coś mądrego, tak? Tak. No dobra, to żeby ci zdemonetyzować filmik, to robimy tak. Arka, Gdynia, kurwa, świnia, chuj, Unię Europejską należy zniszczyć, feministki gwałcić, co? Kurwa, no to tytan, to pożegnaj się z pieniędzmi, kurwa. Nie ma pieniędzy dla Polaka, nie ma. Jest jeszcze opcja, że się nie nagrywa dźwięk z tym spika, ale to sprawdzę dopiero po nagraniu, więc... Okej. A mody to ciekawe, kiedy będą. Ja bez modu to się czuję jak bez ręki, totalnie. Tobie to może nie robi różnicy, ale... No ja gram generalnie bez modu w ogóle. A mi to robi ogromną różnicę. Jedyny mod, który bym sobie względnie zainstalował, to jest ta razy 16 do tego TDK, no kurwa. No i żebyś wiedział, jakiego masz WN-a, nie? W trakcie bitwy. No to ewentualnie też, ale reszta to tak, tak serio wyjebane. A zresztą, nie wiem, myślę, że ten WN też mi nie jest potrzebny, bo jebie mnie to wszystko. Tradycje. Znaczy no... Ja jestem znaczy, ciekaw, bo co, z Marcinem ostatnio... No, jak będę się skupiał na tym WN-ie, to później będę się skupiał na gierce. Bo ostatnio z Marcinem spekulowaliśmy, co mi zarąbało, skąd ten KV? Aha, ja go nie widzę. Z Marcinem spekulowaliśmy, że przy takich wiatrach to ty spokojnie do 1000 WN-a dotrzesz z twoją ilością bitew. Bo zakładając, że ty robisz co bitwę, no, zakładając, że ty co bitwę robisz taki damage jak ilość twojego HP, to na tym poziomie wykręcisz bardzo dobry WN, nie? No to ja mam często, znaczy no na arcie to na pewno jest inaczej liczone też, no. Znaczy no widzisz, dużo WN-a liczy się tak naprawdę dopiero po bitwie, te wszystkie stacje, czy bitwa jest wygrana, spot damage, blind damage i te wszystkie inne kupy. Czemu my tą bitwę przegrywamy? W sensie, dlaczego oni tutaj robią bookication, no? Znaczy ja już zarąbałem 300 damage, jestem świadomy. No ja 500 prawie, ale tu chodzi o to, że nasi przegrywają którąś linię. A bez modu nie wiem, ile mają HP przeciwnicy, w sensie ogólnie. No wiem, wiem, to jest akurat fajne w miarę, że wiesz... A teraz no... Chociaż właśnie, to też jest takie... To jest takie zastąpienie trochę skillsów. Ale to też jest takie psucie gry psycho... Kurwa, wyjeżdżam, a typ mi podjechał pod ten, pod lufę i w niego strzeliłem, no kurde, co za debil. Dobra, z obeków. Jak można być takim głupim aż? Jak to? Który koszt? A ja trafiłem w ścianę, ty. Stary, jak ja w trzy rykoszety w typa pod rząd zarąbałem. Próbuję z obeków mu coś zrobić przy gąsce, ale... Tylko mu gąskę niszczę z tych obeków, nic więcej. Jebany debilu. Wiesz co, chyba strzelę w tego T-34, zniszczę go, bo on mi psuje gierkę. O tak, matko, no nie mam tak opcji. Serio, on jest takim uzlasem, że aż... No mów mu. Nie, no ja mu tylko gąski tu psuję. Nie ma opcji, żebym ja mu coś zrobił w tym momencie więcej. Dobra, dostał do 150. O nie, hetzer. A, hetzer, dobra. Gąsienica zbita. O Jezu. Dobra, chowam się. Oni bazę kapują nam. No wiem, stary, ale to w ogóle widzi bitwa. Ten T-34 jest tak bezużyteczny, że nie jesteś sobie nawet w stanie tego plecy wyobrazić. Masz. Dobra, trzeba nasze plecy tutaj naprawić. Dobra. O, stuk mi zarąbał, ty. Tu jeszcze z lewej mi objeżdża coś. Dobra, ale mam 639 damage'a. No co za kalafiory to sieje, no ludzie! A, no to jesteśmy sami? Tak. No, zdobyta baza. Ale jest... Koniec gry. Ej, mekło mi się i czuję kabanosy. A nie jadłem dzisiaj kabanosów. To moja paruwa, co? O, to bydlak śmierdziel. O nie, i rzuciło nas na topkę i będę musiał to teraz wrzucić. Znaczy, jak dobrze zagramy. I będzie słychać o bydlaku i o śmierdziela. O nie! Nie no, czwórki to powinniśmy gwałcić trochę, nie? Nie no, stary, czwórki to jeszcze za małe. Tak ósemki. Aaaa, że czwarte tiery! O kurcze.
No ale ja o tym mówiłem, ja mam już na przykład 24 tier od niedawna. A, czekaj, to ja mam ile? To mam 23. 22. Nie. Jeszcze. A, jeszcze. Cholera. Kurwa, jaki ty masz niski tier, kurwa, ile ty nie tier? Wolno ten exp leci. Kurwa, a na premkach od kilku lat lecisz, kurwa. A księża to aż się wstydzą, bo oni te tiery mają tak 50-60 tier. I te ósemki no, może tak walą. Może mają małą penetrację. Ja pierdolę, nie! Nie mów tak! To się... Jak ta bitwa będzie dobra, to idzie na YouTuby. A jak pójdzie na YouTuby... No chuj tam, najwyżej będziesz miał drugi film z cyklu Nie mów nikomu, nie? Może też 15 miliona koła zrobisz. W ogóle publiczny bojkot jest, żeby puścić ten film w telewizji publicznej. No ale TVP oczywiście nie puści tego filmu. A telewizje prywatne boją się, więc co zrobić? Znaczy, myślę, że TVN puści to bez problemu. No tak, no offense, no ale kurwa, co to za problem? I TVN i tak się... Myślę, że może nie tyle co puszczą, ale zrobią coś bardzo podobnego. Bo ile jest memów o uwadze, że wpada uwaga i tą żółtą taśmą oddzielają jakiś teren i robią z tego, wiesz, hurdur, hurdur, emocje, hurdur, hurdur, coś tam. Ej, ale dobra, ale... No dobra, oni wpadają i oddzielają to taśmą. A co jakbym na przykład sobie przeszedł przez tą taśmę i ją zerwał? No dobra, bo oni nie mają żadnego jakby prawa... To oczywiście, że nie mają żadnego prawa. No właśnie, to ja bym mógł normalnie wejść i na przykład, nie wiem, zesrać się przed kamerą. No ale i to już cześć, źle świadczy bardziej o tobie niż o... No dobra, ale chodzi jakby o to, że sam fakt, że mogłem to tak bez problemu zniszczyć, tak, no bo... To im jakby dał prawo do tego, żeby kurwa oddzielać jakiś tam teren, żeby wiesz... Kuj, no to rozstawiam się na chodniku, chuj, ja chcę przejść tym chodnikiem i cześć, nie? A dostała ta Matilda, ty. Bo blinda jej zasadziłem. No ja mam 141 damage'a na razie, to mnie jakoś tam bardzo nie cieszy. O! Su! O, no i już mam 300. Teraz ta bitwa będzie dobra pewnie, ale ja nic nie zrobię w niej. Więc wrzucenie takiej bitwy też się mija troszkę z... Chociaż ty, gościu! Gościu, mamy problem mały. Cofnij się na respa, misiu. Czekaj. Bo oni to puszczą. Jak to się odbiło? No dobra, ale... Brać to, ja teraz i tak mam tak kijową pozycję, że wycofanie się jest dosyć ryzykowne. Znaczy wiesz co, no ale trzeba. Strzelajmy na respa stąd. A, Birchgun. Jezu, jak ja gram takimi czołgami, jak takimi artami jak Angole, to ja nawet jak skupię pół godziny, to ten, a on we mnie w ruchu strzela. No co to jest w ogóle za... Halo, policja. Dobry gracz. Właśnie mam 512 damage'a i to jest spoko, ja tu rozdupcę wszystkich zaraz. Dobra, cofaj się, jak masz bicie tutaj, to pomagaj im. Ja już jadę. Im zostało 5 piątek. Ej, w sumie ich bicie musi być niedaleko, skoro co? Do mnie strzelał. A jakby ich tak na hama spuszować? Dlaczego? Czekaj, idę tam. Aha, dobra, już wiem, nieważne. Dobra, ale oni nam niszczą arty, no to wiesz, to nie jest jakoś... No dobra, ale arty potrafi. Wybiemy tutaj tędy, nie? Dobra, ale jak oni nas puszczają, to my spuszczujemy ich też i siemano. I znowu drugi raz Birchgun mnie w locie trafił. Jakim kurwa prawem? Taki czołg. Może dlatego, że jesteś pieprzonym Churchillem, który jedzie 2 na godzinę. Churchillem? Churchill. Kurwa. Winston Churchill. Winston Churchill. O, to już wiem, czemu są papierosy Winstony. Ma to sens. Bo Churchill. No bo Winston. I po co ja się cofałem? Wycofaliśmy się i się okazało, że oni wszyscy się wywalili. Dobra, ten type niech jedzie za mną, a nie tak jak ciota stoi, kurwa, tutaj. Dobra, chyba już trochę za bardzo przesadzam, ale... Coś tam ale padło. Wiesz, co chodzi. Czyli nam umor. O! Sztuga wykminiłem. Jakby oni go... Aha, mi ładowniczy umarł. O, skurwęcyn, no to jest słabo. Zizi. Teraz jeszcze jem. Po tych, ale nie mam żadnych aptek i takich innych główien. O, dwie arty we mnie zmisowało. Przyjemnie. Jakim kurwa prawem?
Subicie, sub. Ona tak szybko na mnie. Jak one tak szybko we mnie? Czemu moi się nie wbiją? Ja mi to wszystko spotuje. No nie, o dobra, żyję. A te arty we mnie nakurwiają dosyć szybko. AMX 40 jeszcze gdzieś tam jest. Kurwa, zajebiście. Jaki ten team jest bezużyteczny, ich oni się w ogóle zabunkrują w tym mieście i im oddadzą spawna. Ole siadło z pożarkiem! Ale siadło! Umor! Gumowe jebadło. Ale panie Rosa, grzecznie teraz, bo ja robię bitwę życia na tym czołgu. Dobra, idę do lodówy, bo się... Zmutuj się, suko. Ale siadło. O, jacie. Jedna z lepszych decyzji. Co to mi zostało? Churchill i AT2. Czemu nie wygrałeś? Ugrywam, a to nie jest takie proste. Dobra. Mam nadzieję, że na mnie spuszują tutaj, bo zostawiłem tylko dwie arty i Churchill. Churchill. Ja lubię mówić Churchill. Brzmi tak groźnie. Mam nadzieję, że tylko ten T-40 przytrzyma tego Churchilla, bo kurczę... Ej, dostałem wiadomość. Od kochanki. Cholera, nie mów... You fucking not. Nie mów Monice. No i co ten ELC-ek robi? Weź patrz na niego, co on tam robi, bo on stoi w miejscu. Znaczy aktualnie gwałci arty. Robicie dominantę, nie? Jest Churchill, widać go. A nie Churchill? Przepraszam, Churchill. Ale bitwa siądła. Ale siądła. Ale bitwa siądła. Mhm. Ale mi gierka siądła. Ale akurat szanuję nawet ten cały wątek tych kurwa dwóch braci i tak dalej. No, co za ciekawe. Kurwa głupia! O ty kurwo głupia w tej PZ-ce. Zepchnął mnie szmaciarz. Pozr. Nie, no zabiję go kurwa. W piździe mam, bana dostanę. Ale go kurwa zabiję. Też tak raz miałem, ale dostałem już takiego tilta na jakiegoś typa. Rozjebie go kurwa, bota jebanego.